Jeżeli kłamie, niech mnie piorun trzaśnie. Tak zaczął kłamca, tem zagrzmiało właśnie. A on, czym prędzej dokończając mowy, żem zawsze kłamał i kłamać gotowy. Do redakcji kuźni. Kuj, kuj, brudny kowalu, w oklepanej kuźni. Kuj słowo, co paskudzi, co kłamie, co bluźni. Przyjdzie czas jeszcze, kiedy twe sprośne kowadło najprawdziwsze dla ciebie zmieni się zwierciadło. Wtedy zechcesz się umyć, lecz za późna praca. Nie zetrzesz plamy z czoła wielidłem pajaca. Nie dlatego, żeś głupi, bo głupstwo nadyma, ale dlatego, żeś zły. Złość odpustu nie ma. I przeklęta na koniec świat pod pręgierz stawia, czy ona się psem wściekłym, czy diabłem objawia. Dziękuję. Zmiłuj się, Waćpan, pomij mi ciszy nieco, bo mi na biurze szyby z okien lecą, a nadto gaweł. Wolnać tamku w swoim domku, cóż było mówić, Paweł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz gaweł jeszcze smacznie w chrapie, a tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk puk! Zamknięto. Spogląda przez dziurę i widzi. Cóż tam? Cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Cóż, Waćpan, robisz? Ryby sobie łowię. Ależ mu spanie nie kapie po głowie. A Paweł na to, wolność tomku w swoim domu. Z tej to powiastki morał w tym sposobie. Jak ty komu, tak on tobie. Kartofla w gorzelni, a w świecie człowieka jedna kolej życia, jeden koniec czeka. Na cztery epoki byt ich się rozkłada. W pierwszej waży się, smaży i gotuje, w drugiej fermentuje, w trzeciej opada, a w czwartej, jakby nożem spruł, spirytus w górę, wywar idzie w dół. A jeśli kiedyś przystąpię do głosu, jakiego hultajskiego narobił bigosu, że galeria ze śmiechu wywróci koziołki, a ruteńskie pachołki. O, źle, pókiś cicho siedział. Jakim jesteś? Nikt nie wiedział. Ale kiedyś został posłem, każdy już wie, żeś jest posłem. Ja, Józef Papki, syn mego ojca, Jana Papkina. Jan mu było. Będąc zupełnie zdrów na ciele i umyśle, ale nie mogąc wiedzieć, kiedy umrę, oczywiście, bo jestem otruty przez rejenta Miluczka w lampce wina. W lampce wina robił ten testament, czyli ostatnie rozporządzenie mojego ruchomego i nieruchomego majątku. Nieruchomym rozporządzać nie mogę, bo żadnego nie mam. Nie mogę. Ruchomości zaś tak rozdaję. Tej, którą zawsze kochał, czcił, szanował i ubóstwiał, jej wielmożnej klarze Ratusiewiczówni, starościance zakroczyńskiej. Daruję angielską gitarę i rzadką kolekcję motyli, będącą w zestawie. Artemizę wcześnikowi chciał dać ją chciałem, ale teraz przemazałem. Artemizę dostanie najdzielniejszy rycerz w Europie, pod warunkiem, aby pomnik postawił na mym grobie. Zresztą ruchomości chcę być pochowany.